Cześć, z tej strony Karolina, witam Was ponownie na moim kanale. Pomalowałam się dzisiaj tak bardzo nierówno, żeby pokazać Wam, jakie można zrobić błędy w makijażu, które dodają nam kilka lat i co możemy zrobić, żeby tych błędów uniknąć i generalnie, żeby cały makijaż wyglądał lepiej. Spójrzcie teraz proszę na moją lewą stronę. Tutaj wykonałam kilka bardzo powszechnych błędów w makijażu, które niestety, ale dodają nam lat. Dla porównania tutaj druga strona. Mam nadzieję, że różnica w tych obu stronach jest wystarczająco widoczna. Jeśli jesteście ciekawi, jakie błędy makijażowe można popełnić świadomie albo też nieświadomie, które niestety, ale dodają nam lat i jak zrobić to tak, żeby tych lat sobie po pierwsze nie dodawać, a być może nawet trochę ująć, to zostańcie ze mną dalej i oglądajcie ten film. I teraz tak po mojej lewej stronie, którą Wy widzicie jako prawą, będę popełniała wszystkie możliwe i znane mi błędy, natomiast po prawej będę starała się zrobić to maksymalnie poprawnie, tak jak chciałabym, żeby to wyglądało. I pierwsza rzecz, jaką biorę pod uwagę w makijażu, który może nas postarzyć, jest dobranie koloru podkładu. Generalnie jest część pań, które lubią nałożyć sobie podkład zbyt ciemny. To jest mniej więcej ta sama grupa, albo bardzo podobna grupa do tych pań, które lubią nadużywać solarium, a niestety skóra mocno opalona, skóra mocno przesuszona wygląda na starszą niż jest w rzeczywistości. Więc teraz po lewej stronie położę zbyt ciemny dla siebie podkład, żeby pokazać Wam, jak faktycznie może to źle wyglądać. Podkład nie będzie bardzo za ciemny, będzie po prostu źle dobrany. I teraz dla kontrastu po prawej stronie położę sobie podkład w miarę dobrze dobrany do mojej skóry. Dobranie właściwego koloru podkładu jest o tyle ważne, że zbyt ciemny kolor optycznie postarza naszą skórę. Widać bardziej załamania tej skóry i zmarszczki, a poza tym zbyt ciemna skóra wygląda na bardziej zmęczoną, co też przekłada się na to, że wygląda starzej. Jeszcze w kwestii podkładu muszę Wam powiedzieć jedną rzecz, że on musi być dobrany nie tylko pod względem kolorystycznym, ale także do rodzaju Waszej skóry, bo jeśli macie skórę suchą i pojawiają się skórki, to nałożenie na twarz takiego matującego, mocnego, wysuszającego podkładu będzie widoczność tych skórek jeszcze bardziej podkreślało. Co jest równoznaczne z tym, że ta skóra będzie wyglądała po prostu gorzej. Tak samo, jeśli macie skórę mieszaną albo tłustą, użycie nawilżającego, takiego bardzo delikatnego podkładu może nie zdać rezultatu, bo on nie będzie wtedy trwały na Waszej skórze. I tak samo jak w przypadku niedobrania podkładu do skóry suchej, tutaj to wyświecanie się będzie znowu powodowało to, że ta skóra będzie wyglądała źle, przez co może także wyglądać na starszą niż jest w rzeczywistości. Przechodzimy do korektora i tutaj zasada jest taka sama. Korektor trzeba dobrać do potrzeb naszej skóry. Jeśli masz już widoczne zmarszczki pod oczami, jeśli po położeniu korektora zaczyna on Ci się rolować w tych zmarszczkach, to znaczy, że może być źle dobrany. Takim dość częstym błędem właśnie przy zmarszczkach pod okiem jest używanie bardzo mocnego, bardzo kryjącego, gęstego korektora. I tutaj jako przykład mogę podać Tarte Shape Tape'a albo L'Oreal Infallible. Te korektory są super kryjące, te korektory naprawdę bardzo dobrze wyglądają pod okiem, o ile się nie ma tutaj zmarszczek. Jeśli te zmarszczki tutaj już są, to te korektory dość często rolują się w tym miejscu. I to Wam właśnie teraz pokażę. Akurat dla swojej skóry nie mam teraz odpowiedniego koloru, więc sobie zmieszam dwa inne, tak żeby uzyskać kolor najbardziej odpowiedni dla mojego typu, dla mojego koloru skóry. I tutaj na oku ja już mam beton, natomiast z racji tego, że ja mam świadomość swoich zmarszczek pod okiem, ja wiem, że dla mnie lepszym wyborem jest korektor mineralny. Tutaj mam akurat korektor z MAC-a i on swoją lekką formą po pierwsze nie podkreśli tych moich zmarszczek, a po drugie on pozwoli je delikatnie nawet ukryć. I myślę, że na efekty nie trzeba było czekać długo. Moim zdaniem różnica jest zauważalna. Na moim lewym oku ten mocny, kryjący korektor już zdążył się porolować w zmarszczkach i sprawić, że to wygląda źle. Natomiast może ten korektor mineralny nie jest super kryjący. Jeśli ktoś ma duże cienie pod oczami, to może nie do końca zdać egzamin, ale
Tutaj wygląda dużo bardziej świeżo, dużo bardziej delikatnie i zmarszczek jako takich nie podkreśla. Przyszła pora na brwi. I tutaj błędów w makijażu można zrobić mnóstwo, ale takie kluczowe dlatego, żeby nie postarzać się, myślę, że są dwa albo trzy, o których już Wam mówię. I teraz pierwszy błąd to znowu zbyt ciemne, zbyt takie groźne brwi w stosunku do urody. Jeśli zrobicie sobie zbyt mocne, zbyt ciemne brwi, będziecie wyglądać jak stara kobieta, która już trochę nie widzi i poprosiła panią od makijażu permanentnego, żeby zrobiła jej takie czarne łuki jak od szklanki. Z tym mi się to dokładnie kojarzy, więc teraz po mojej lewej stronie takie brwi sobie zrobię, a po prawej dla porównania zrobię brwi, które moim zdaniem będą wyglądały dużo lepiej. Po mojej lewej stronie użyłam pomady w kolorze medium, która generalnie powinna pasować do mojego typu urody i do mojego koloru włosów. Natomiast nałożone w taki sposób z mocnym początkiem na całej długości jeden kolor powoduje, że te brwi wyglądają na zbyt ciężkie w stosunku do mojego typu urody. Po mojej prawej stronie zaczęłam od wyczesania brwi w górę, co optycznie powiększy oko i maluję brwi cieniami, którymi zrobię łagodne przejścia kolorystyczne, tak że ten makijaż brwi nie będzie zbyt ciężki. I tak wyglądają brwi po obu stronach. Tutaj moja lewa strona taka dość groźna, dość mocna. I dużo bardziej, moim zdaniem, przyjazna strona prawa. Jeszcze jeden element, na który można zwrócić uwagę, to podniesienie samych włosków. Ja akurat mam bardzo rzadkie, bardzo słabe włoski na brwiach, więc u mnie wyczesanie tych kilkunastu brwi nie robi zbytniej różnicy. Ale jeśli Twoje brwi są gęste, są twarde, są ciężkie, i po prostu spadają w dół. Dobrym pomysłem, jeszcze przed przejściem do samego malowania brwi, będzie wyczesanie ich w górę, co pozwoli odsłonić powiekę i powiększyć oko. Pamiętajcie, że z wiekiem grawitacja wszystko nam ściąga w dół, więc jeśli zaczynają Ci opadać powieki, to te brwi, które też będą zaczesane w dół, jeszcze to oko pomniejszą, jeszcze tą twarz pociągną nam do dołu. Więc wszystkie działania, które robimy w makijażu, tak żeby odjąć sobie lat, wykonujemy pod górę. Dzisiaj akurat nie będę wykonywała pełnego makijażu cieniami do powiek, z tego powodu, że to jest tak duży temat, że będę musiała poświęcić mu cały film. Natomiast chcę zwrócić Waszą uwagę na to, w jaki sposób kreski mogą dodać nam kilka lat albo odjąć. Więc teraz na lewym oku narysuję sobie krechę taką, która tych lat mi doda. Zrobiłam tutaj dokładnie dwa błędy. Pierwszy z nich to zbyt mocna, zbyt gruba krecha, która zakrywa mi praktycznie całą powiekę ruchomą. Zobaczcie, jak rozluźnię brwi i moja powieka opadnie, bo jest niestety powieką opadającą. To przy tak grubej kresce ja praktycznie straciłam powiekę nieruchomą i to automatycznie dodało mi parę lat. Druga sprawa jest taka, że jaskółkę zaczęłam również dość nisko. Nie jest to błąd w przypadku powiek opadających, ale na przykład jeśli Twoje zewnętrzne kąciki są lekko opadające albo masz taki kształt oka, że Twoje kąciki zewnętrzne są ciut niżej od kącików wewnętrznych, to w taki sposób jeszcze ściągniesz sobie do dołu te oczy. Oczy będą wyglądały na bardziej smutne, na bardziej zmęczone, przez to też na trochę starsze niż są w rzeczywistości. A teraz pokażę Wam, jak tą kreskę zrobić, żeby było dobrze. I tak to wygląda po prawej stronie. Zobaczcie, kreska grubością narasta od wewnętrznego do zewnętrznego kącika, czyli robi się coraz grubsza, nie jest taką jedną masywną krechą. I w porównaniu do mojego lewego oka, ta kreska jest cieńsza. Kiedy rozluźnię powieki, to w tym przypadku dalej jeszcze widać moją powiekę nieruchomą, więc to oko jest cały czas duże, cały czas jest młode. I jeszcze jedna rzecz, o której nie wspomniałam wcześniej. Zobaczcie proszę na jaskółki. Po mojej lewej stronie ona jest taka zakrzywiona i uniesiona do góry. Natomiast po mojej prawej stronie ona jest taka wyciągnięta lekko do góry, ale też na zewnątrz.
co w przypadku osób, które mają już kurze zmarszczki, będzie robiło robotę. Bo kiedy się uśmiechniecie, to tutaj robi się taki zakrzywiony pazur, a tutaj jest wszystko ok. I ta kreska dalej wygląda na oku dobrze. Teraz pomaluję sobie rzęsy, bo z makijażu oka to już będzie na dzisiaj wszystko. Przejdę teraz do makijażu twarzy, który może być dobry albo może być zły. Przechodzę teraz do konturowania. I teraz jednym z głównych takich błędów, które dodają Ci lat, jest zbyt niskie umiejscowienie bronzera. Tak jak wspominałam wcześniej, staramy się odwrócić kierunek, w którym ciągnie nas grawitacja. Malując twarz jeszcze zbyt nisko, tych lat sobie będziemy dodawać. Zobaczcie, jak to będzie wyglądało teraz po mojej lewej stronie. Po pierwsze, użyłam zbyt dużo bronzera. Niestety, ale w takich przypadkach co za dużo, to niestety niezdrowo i tutaj na tym przykładzie widać to świetnie. Po drugie, konturowanie poprowadziłam od ucha w stronę ust, czyli dużo poniżej moich kości policzkowych, co samo w sobie jest już błędem, ponieważ tą twarz będzie ściągało do dołu. Osobną kwestią będzie dobre wyblendowanie tego bronzera, bo to też ma ogromny wpływ na jakość całego makijażu, ale dzisiaj nie o tym. Dajcie znać w komentarzu, czy chcecie film generalnie o błędach makijażowych, bo jest tego mnóstwo i wielu rzeczy człowiek po prostu nie jest świadomy. Dzisiaj skupiam się wyłącznie na tych, które zwyczajnie dodają nam lat. I lat dodaje nam zbyt nisko umiejscowiony bronzer. Teraz dla porównania, dokładnie tym samym bronzerem pomaluję tak, jak będzie to wyglądało lepiej. Po prawej stronie użyłam dużo mniej bronzera, ponieważ nie chcę przerysować tej twarzy, chcę po prostu podkreślić kość policzkową. Z tego też powodu prowadzę konturowanie od górnej części ucha w stronę nosa, a nie w stronę ust, czyli troszeczkę wyżej, takim półkolem podkreślając kość policzkową, czyli makijażem ją staram się podnieść. I tutaj po prawej stronie, zobaczcie, ja sobie lekko naciągam policzek, żeby kość policzkowa była bardziej widoczna, wtedy będę wiedziała, w jaki sposób ją lepiej unieść, żeby to nie wyglądało tak jak po tej stronie. Pora na rozświetlacz i teraz to, jakiego używacie rozświetlacza, w przypadku postarzania skóry nie ma najmniejszego znaczenia, natomiast ogromne znaczenie ma to, w jaki sposób nałożycie ten rozświetlacz i gdzie. Jeśli masz już zmarszczki mimiczne w okolicy oka, jeśli masz już zmarszczki mimiczne pod okiem, trzeba uważać, jak ten rozświetlacz nakładamy, ponieważ rozświetlacz uwydatnia te miejsca, w które jest położony. Czyli tak jak czarna sukienka optycznie nas wyszczupla, tak jasny, jarzysty rozświetlacz będzie przykuwał uwagę właśnie do tego rozświetlonego miejsca. I chodzi teraz o to, żeby tym rozświetlaczem nie zwrócić uwagi na mankamenty naszej skóry, które no, praktycznie każdy ma. Teraz po lewej stronie w ogóle mnie nie interesują moje mankamenty urody. Nakładam rozświetlacz tak, żeby był widoczny z innego województwa. Po mojej lewej stronie nakładam rozświetlacz bardziej punktowo. Ja go sobie jeszcze troszeczkę rozblenduję, ale nie mocno, tak żeby tylko przykuć uwagę do jednego miejsca. I zobaczcie, zmarszczki mimiczne, które ja już mam, teraz jak zacznę się uśmiechać, to ten rozświetlacz przykuwa uwagę do moich zmarszczek, bo naładowałam go zbyt dużo, naładowałam go tam, gdzie te zmarszczki mam i on podkreśla mi. Tutaj zmarszczki mam takie same na jednym, jak i na drugim oku. Ale jak się uśmiechnę, to ten rozświetlacz dalej jest tylko na szczycie kości policzkowej i daje taki ładny refleks, a nie przyciąga uwagi do moich zmarszczek. Więc na to zwracam Waszą uwagę, że jeśli macie mankamenty skóry, takie jak jakieś wypryski, jak jakieś zmiany potrądzikowe, tam nie nakładajcie rozświetlacza, bo tylko wtedy zwrócicie na to większą uwagę i niestety zamiast wyglądać lepiej, będzie to wyglądało gorzej. Teraz kilka słów o różu. Najważniejsze jest to, żeby nie pomijać tego kroku. Dobrze nałożony róż ożywia skórę. Powoduje, że skóra wygląda na bardziej zdrową, bardziej promienną, ale można zrobić nim taki sam błąd jak za pomocą bronzera. Czyli można go po prostu położyć za nisko. Po tej stronie różuję sobie policzek tam, gdzie mi się wydaje, że róż powinien być.
A nie powinien. Po mojej prawej stronie nakładam odrobinę, ale trochę wyżej. I tak wygląda strona prawa. Moim zdaniem świeża i naturalna. A tutaj znowu jest nieświeżo. Jest ciężko, mimo tego, iż używam naprawdę jasnego, bardzo delikatnego różu, taki, który nie powinien zrobić krzywdy naszej skórze. I teraz znowu, jeśli chcemy, żeby ta nasza skóra wyglądała promiennie i zdrowo, nie nakładamy różu poniżej linii nosa, czyli wszystko, co jest powyżej płatka naszego nosa, może być zaróżowione. Poniżej będzie powodowało, że znowu ta twarz zacznie nam do dołu zjeżdżać. I teraz już na sam koniec kilka słów o pomadce. Po pierwsze, nie zapominajmy o pomadce. Jeśli masz 20 lat, twoja skóra jest piękna, jędrna, młoda i zdrowa. Jeśli masz trochę więcej lat, to pewnie zauważasz już, że trochę mniej tkanki tłuszczowej jest w twarzy. Policzki mogą się lekko zapadać i tak dalej. I tak jak tracimy tkankę tłuszczową z policzków, tak tracimy również tkankę z ust. Więc jeśli kilka lat temu nasze usta były piękne, jędrne i wypukłe, tak już po jakimś czasie może nie być. Więc nie zapominamy o makijażu tych ust. Druga sprawa jest taka, że z wiekiem niektóre osoby tracą czerwień wargową. Nawet jeśli te usta w swoim kształcie są dość duże, to czerwień może spadać poniżej załamania naszych ust, powodując to, że one wyglądają na dużo mniejsze niż faktycznie są. I pomaluję wyłącznie prawą stronę, żeby pokazać Wam faktyczną różnicę między ustami pomalowanymi, a ustami niepomalowanymi. I tutaj nie zrobiłam jakiegoś bardzo zaawansowanego makijażu ust, po prostu podkreśliłam je nudziakową pomadką i nałożyłam odrobinę błyszczącego topera. I tutaj też jeszcze mała dygresja, jeśli Twoje usta są wąskie, jeśli Twoje usta są małe, staraj się unikać matowych pomadek, bo po pierwsze dużo z tych pomadek wysusza usta, a po drugie, jeśli masz małe usta i jeszcze sobie wysuszającą pomadką i pomalujesz, to one będą wyglądać jak takie rodzynki zasuszone. Optycznie będą wyglądały na dużo mniejsze niż faktycznie są. I tak wygląda porównanie ust z jednej i z drugiej strony. Myślę, że to już jest wszystko, co chciałam Wam dzisiaj powiedzieć. Teraz przyłożę sobie paletę, żeby było dobrze widać różnicę w jednej i w drugiej stronie. Tak więc mam nadzieję, że zauważyłyście różnicę. Po mojej lewej stronie wszystko ciągnie w dół. Brwi, kreska, makijaż twarzy, do tego małe, niewyraźne usta. Myślę, że dodaje mi to ładnych kilka, jeśli nie kilkanaście lat. Po stronie prawej mam wrażenie, że twarz wygląda na młodszą niż faktycznie jest. Dajcie koniecznie znać w komentarzu, czy zgadzacie się ze mną, czy być może Wasze zdanie jest inne w tej kwestii. No i to byłoby wszystko. Mam nadzieję, że jeśli do tej pory robiłaś jakiś element makijażu, który dodawał Ci lat, teraz będziesz już wiedziała, jak zrobić to lepiej. Jeśli macie jakieś pytania, koniecznie piszcie do mnie komentarze. Jeśli moja wiedza mi na to pozwoli, postaram się odpowiedzieć, a tymczasem będę bardzo wdzięczna za wszystkie kciuki w górę, za dodanie mojego kanału do subskrybowanych i widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!